względu miasta i bez możliwości zapytania ich o zdanie, sądowania czegokolwiek. Przyzwoitość wymagała, żeby mieszkańców mimo wszystko poinformować o tym, że mamy plany zabudowy, że to będzie tak pięknie wyglądało, w takim trybie będzie się odbywało. Co państwo na to? Może macie jakieś uwagi? Może ich mieszkańcy nawet wnieśli, zgodziliby się na całą tę zabudowę i całą sprzedaż. Ale niestety, wszystko postawiono na głowie i efekt jest taki, że mamy referendum. I proszę tu nie robić nam zarzutu, że my nie poinformowaliśmy mieszkańców, jak pięknie będzie to zabudowane i może by wtedy się zgodzili. Bo niestety na to nie było szans. Uchwała zapadła w takim trybie, w jakim zapadła w ciągu 4 dni. Ja nie wiem, jak głosować. Jak ja mam głosować? No proszę mi powiedzieć. Ja nie jestem za sprzedażą terenu niskiego rynku, ale 3 działek w rynku jak najbardziej jestem. Podjęta uchwała o sprzedaży niskiego rynku w czerwcu ubiegłego roku do dzisiaj nie została zrealizowana. I nikt tego rynku nie sprzedaje. I do końca kadencji, tej kadencji, prawdopodobnie tego rynku nikt nie sprzeda. Ja nawet jestem pewien, że tego rynku nikt nie sprzeda. Więc dzisiaj odwoływanie władz miasta z tego tytułu chociażby dla mnie jest co najmniej dziwne. Bo to, o czym mówił pan przewodniczący, ta uchwała służyła czemuś innemu. Szanujemy mieszkańców, chcemy, żeby to referendum się odbyło, dobrze, że ono się odbędzie, ale chciałbym, żebyśmy jako radni, wszyscy radni, informowali mieszkańców o co chodzi. Słowa szanujemy mieszkańców, no słowa można wypowiadać, ale czyny świadczą o czymś innym, bo dziwnym dla mnie jest szanowanie mieszkańców w ten sposób, że przyjmuje się bez konsultacji, w tym trybie nagłym podejmuje się uchwałę o sprzedaży działek w rynku, potem się wszelkimi sposobami nie dopuszcza do referendum i to jest sposób na to, żeby szanować mieszkańców. Dlatego te moje wątpliwości stąd wynikają. A jeszcze a propos tej pracy formalnej, to chciałabym państwu poinformować również, że podobne listy, może i nawet identyczne, poszły do komisarza wyborczego do Opola. I tam nie stwierdzono żadnych uchybień. Czyli właśnie chciałabym zapytać, to znaczy może nie pytać, bo to na odpowiedź nie czeka, tylko chciałabym zauważyć, czy ten formalizm nie wziął górę. A jednocześnie tego formalizmu zabrakło przy organizacji pracy komisji. Tak wracamy do tej sesji, kiedy państwo tak bardzo pracowicie opracowywaliście te pytania, ale opracowaliście projekt uchwały ze stosownym dla was pytaniem i co? I państwo odrzuciliście. To już w ogóle było śmieszne. Dziękuję. Dla mnie sens tego referendum nie jest zupełnie jasny i osobiście głosowałem przedtem przeciw, dlatego, że uważam, że są to pieniądze wyrzucone przez gminę. Proszę państwa, bo mówicie o szacunku dla 4000 czy 6000 podpisów, a powiedzcie, ilu ludzi wam powiedziało nie. Bo byliście w wielu mieszkaniach, pod wieloma drzwiami, pod katedrą, na mieście i z tego co wiem, bardzo wielu moich znajomych, bardzo wielu ludzi, którzy znam, powiedzieli, że nie podpiszą. W związku z czym to, że my nie głosowaliśmy poprzednio za referendum, to był również szacunek dla pieniędzy tych ludzi, którzy się nie zgadzają z referendum, bo to są pieniądze z ich podatków. I teraz musimy uwzględnić grupę, która jest za referendum, ale również uwzględnić i mieć szacunek dla ludzi, którzy są przeciw. Nie mamy takiej statystyki dzisiaj. I to jest odpowiedź na państwa pytanie, dlaczego na poprzedniej sesji nie wstawialiśmy wniosku jako gmina za ogłoszeniem referendum jako Rada Miejska. Dziękuję bardzo. No niestety, ja sobie nie mogę sobie tego odmówić, bo tutaj pan radny Miller właśnie taką figurę przedstawił retoryczną, że tam już podpisało, a już nie podpisało. No to na tej samej zasadzie właśnie pan Kaczyński powiedział panu Krupiewnickiemu, że jest zwycięzcą, bo więcej ludzi nie poszło na niego za jego odwołanie niż poszło. To tylko taka może mała zbieżność, bo ja widziałem rysunek pan Gorzek, taki dowcip, że pan Kaczyński gratulował panu Krupiewnickiemu, prezydentowi Łodzi odwołanemu, że on się jednak czuje zwycięzcą, bo poszło, odwołać go poszło tam ileś procent, a nie poszło więcej. Dzięki. W opinii radnego Millera, otóż pieniądze ze sprzedaży rynku nie będą wcale przeznaczone na rewitalizację rynku, bo po pierwsze nie mamy programu rewitalizacji obszarów miejskich dla rynku. Nie mamy. Lokalny program rewitalizacji, który przyjmowaliśmy, w ogóle nie traktuje o centrum. Nie zajmuje się tą materią. Jest tam jedno zdanie lakoniczne, które mówi o tym, że obszar centrum miasta, rynku i starego miasta jest tak skomplikowaną i wielopłaszczyznową materią, że wymaga odrębnych opracowań na ten temat. I wnioskuję. Na stronie 144, podpowiadam, proszę przeczytać.
Wnioskowałem o opracowanie tego programu rewitalizacji obszarów miejskich od początku kadencji. I od początku kadencji moje wnioski są konsekwentnie odrzucane przy każdym budżecie. Nie mamy podstawowego dokumentu, który umożliwia nam sięganie choćby po środki przeznaczone na rewitalizację. Przepraszam pana bardzo, panie radny. Dostaliśmy teraz 9,5 miliona złotych, których nie mogliśmy spożytkować na rewitalizację rynku. Poszło to na szpital, na OPS, na siostry Boromeuszki, bo tylko to mamy w programie rewitalizacji. I tylko oni złożyli wnioski. Nie ma rynku. Nie ma. I niestety to jest sedno sprawy, że tutaj rewitalizacja i cała sprzedaż, zagospodarowanie rynku zostało postawione na głowie. To wszystko odbywa się zupełnie od innej strony niż powinno. No bo w jaki sposób my mówimy dzisiaj o rewitalizacji rynku? Przecież sama sprzedaż jeszcze nie jest rewitalizacją. Zrobienie chodnika nie jest jeszcze rewitalizacją. Remont płaszczyzny rynku to nie jest rewitalizacja, to jest coś zupełnie innego.